dostępny dla wszystkich osób, które będą chciały. Dzisiaj jest taka nowina, że Kleks wychodzi wreszcie po wielu, wielu latach, bo Jan Brzechwa go napisał w 1946 roku na świat. To jest 4 lata temu. Ja pamiętam zresztą naszą rozmowę na planie w Katowicach, które już minęło 2 lata temu. To był ten najważniejszy dla nas dzień, na który czekaliśmy, żeby wreszcie dzieci na całym świecie pod każdą szerokością geograficzną mogły poznać historię Pana Kleksa i dzisiaj to się dzieje. To, czego nie miał szans ani Jan Brzechwa, pisząc Akademię Pana Kleksa w czasach no już takich totalnie zimnowojennych, ani Krzysztof Gradowski w latach 80. nie mieli żadnej szansy pokazać tego filmu na całym świecie. Dzisiaj dzięki platformom streamingowym jesteśmy w stanie dotrzeć do 300 milionów ludzi pod dokładnie każdą szerokością geograficzną, bo Netflix jest na 197 rynkach, w 197 państwach, więc no zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że wszyscy pokochają tą historię. Jesteśmy dumni z tego, że Katowice mogły być częścią Akademii Pana Kleksa, tej nowej, napisanej do obecnej młodzieży i do obecnych dzieciaków. Olbrzymia promocja i też trochę duma, bo taki sentyment, ja też się wychowywałem na Akademii Pana Kleksa, nagranej nieco inaczej, w inny sposób, o innym nieco przekazie. A się przekaz może ten sam, ale w innej formie ten przekaz został zrealizowany. Natomiast to jest duma, bo jak pamiętam pierwszą wizytę w kinie na Akademii Pana Kleksa, to było tutaj w Spodku na wielkim ekranie i trochę taki sentyment jest, że coś, co człowiek kiedyś widział, dzisiaj jest tego częścią, bo uważam, że Katowice na to zasłużyły i że Katowice, jak są obecne w Akademii Pana Kleksa, to naprawdę znaczy bardzo, bardzo wiele. Tu się wszystko zaczęło, to tu Kleks w 2019 roku w postaci bajki Pana Kleksa powrócił. To tu się zaczęła cała ta przygoda. Ja się strasznie cieszę, jestem naprawdę dumny, że miasto nas wspiera w tych wszystkich działaniach i filmowych, i bajkowych, i że to kiedyś usłyszałem takie miłe słowa, że Katowice mają 3 cudowne franczyzy. Jedną z nich jest dzisiejszy kongres, na którym jesteśmy, drugą są te imprezy gamingowe i wreszcie trzecią jest Pan Kleks. I dla nas to jest niewątpliwy powód do dumy, a ja wierzę, że my swoją pracą, tym, że w filmie Katowice są między Buenos Aires a Nowym Jorkiem, się pięknie miastu odwdzięczyliśmy i że wpłynie to na promocję miasta na całym świecie.